dobry, dzień dobry, Vlogmas 11. Muszę się Wam troszeczkę pożalić, bo miałam inne plany na ten dzień. Chciałam wieczorem, jak Zbyszek wróci z pracy, skoczyć sama na zakupy i podokupować kilka takich dodatków, żeby te prezenty były takie, no, dopieszczone. Jeszcze chciałam skoczyć... Ty też coś masz do powiedzenia? Jeszcze chciałam kupić papier do pakowania prezentów. No ale, mamy ostatnio problem, słuchajcie, z drzwiami tymi balkonowymi. No tak. To jest złodziutka. Jaka ty złodka jesteś, wiec? Mamy troszeczkę problem ostatnio z tymi drzwiami balkonowymi. Bardzo, bardzo są rozregulowane. O! I bardzo z nich wieje. I już kiedyś mieliśmy taki problem. Był tutaj pan, naprawiał. No i znowu jest problem, nawet większy, bym powiedziała. Także zamówiłam dzisiaj fachowca. No i pan powiedział, że przyjedzie dzisiaj. Więc tych zakupów chyba nie ci. No chyba, żeby przyjechał wcześniej, zanim jeszcze przyjedzie Zbyszek. Także w sumie ten dzień jest i stoi pod znakiem zapytania. Biorę się za obiad, powinno mi pójść w miarę szybko. Zrobię taką, nie wiem jak to określić, tartę na cieście francuskie. Nie mogę, Liwcia, z ciebie. No nie mogę z ciebie. Ostatnio tak Liwusia uczestniczy w rozmowie, że nie da się nic powiedzieć. Więc spód będzie z ciasta francuskiego, do środka dodamy szpinak. I tak żałuję, że nie było szpinaku świeżego, więc musimy skorzystać z mrożonego. Do tego dorzucimy kurczaka i zrobię to wszystko, żeby było zapiekane z mozzarellą, ze śmietaną. No i pomyślimy jeszcze, co tam wrzucimy. Także robimy obiadek. Taka improwizacja, nie korzystam z żadnych przepisów, więc w zasadzie co lubicie, możecie dodać. I jeszcze do środka daję jajka, także mieszam jajka ze śmietaną 18 i potrę zaraz mozzarellę jeszcze do środka. No wiadomo, sól, pieprz. Zobaczcie, co ona wyczynia. Liwusia, nic się nie da zrobić przy tobie ostatnio, wiesz? Co to jest za wstawanie? Myszka, proszę usiąść. A ja Liwusię w ogóle zostawiłam dzisiaj w piżamce i stwierdziłam, że a co, zrobimy taki piżamkowy dzień. Nigdzie z nią dzisiaj nie wychodzę, także niech sobie jest w piżamce, będzie jej wygodnie. Dodałam jeszcze brokuł, bo zauważyłam, że zostało mi troszkę w lodówce z ostatniego obiadu Liwusi. Także tak się już prezentuje gotowa tarta. No i myślę, że wygląda bardzo, bardzo smacznie, także próbujemy.
cierpliwusiu, ty jesteś biedna, wiesz? Co to za buziaczki tam są? Widziałam to, Libusiu! Ach, tutaj chyba ich bardziej złapię. Widziałam te... O właśnie, i Libusia zawsze tak słodko reaguje, widzisz? Oj, jak słodko! Jak słodko! No tak, zawsze się tak cieszy, jak Kubuś właśnie się z nią tak wita. Ona, o, widzisz, że zbiera usteczko. Te słodkie moje myszki. A my lecimy do Selgrosa na zakupy takie przedświąteczne, spożywcze. Kubuś w tym czasie idzie do babci, żebyśmy sobie jakoś tak, może, nie wiem, szybciej ogarnęli te zakupy. No ale Libusia już z nami, no bo wiadomo, jest malutka, karmiona jeszcze cycusiem, także no nie zostawiłabym jej, więc idzie z nami, ale wezmę sobie nosidło, żeby było po prostu wygodniej na zakupach. Zbyszek, po ile były torebki papierowe, te prezentowe, które wzięłam? Mysza, no zgaduj, no zgadnij cenę. No po ile jedna torebka prezentowa była? 17,99. No nie, ale 12 zł. Odłożyłam. Pogięło? Ej, może czapusie zdejmiemy, co? Dobra, ale idziemy, szukamy tych ramek, a potem jedzenie, co? Ramki do zdjęć. Dobra, to chodźmy. Są tutaj takie fajne zabawki. Pierwszy raz w ogóle to widzę. Klikniemy Libusia i nie wiem, gdzieś skakało to. Samo sobie. O, zobaczcie. To jest w ogóle mega śmieszne. Libusia jest zapatrzona. U mamusi tutaj. Zapatrzyłaś się, jeszcze jest taka różowa zabaweczka. Tylko, że wiecie, no dla dzieci to ogólnie nie wiem, czy nie za dużo się tu po prostu dzieje. Skacze, mówi, mnóstwo kolorów. Nie, Libusia? Średnio lubimy takie zabaweczki. Tutaj mamy zgredka, widziałeś, Zbyszek, zgredka? Zobacz, wygląda jak zgredek, ale naprawdę, patrz. Jo, w ogóle jak się go dotknie, to tą skórę ma taką... Jezu, jak skórę! Troszkę mnie to obrzydza. Ale dużo jest, bardzo duży wybór różnych zabawek. Hot Wheelsów na przykład, zestawów, bardzo dużo. To kupił mu ostatnio mój Zbyszek, nawet nie wiedziałam, że takie są, wodne. Hot Wheelsy zmieniające kolor. No a ta przerwa jest spowodowana tym, że mąż musi poobstawiać. Także dlatego tak tu stoję, no nie przeglądam tych zabawek, bo o tak chciałam. Nie, nie miałam takiego planu. Pieniądze leżą na ulicy, trzeba je tylko podnieść. No właśnie, o. Wyłożyłam sobie wszystkie prezenty i będę teraz je pakować. Myślę, że już nie ma czasu, żeby te osoby, które zostaną nimi obdarowane, podejrzały wcześniej ten film, bo dzisiaj, no dzisiaj już jest taki zabiegany dzień, że raczej każdy już jest zajęty i pakowaniem prezentów, gotowaniem i tak dalej, że mam nadzieję, że nikt już tego wcześniej nie zobaczy, zanim nie dostanie. No na pewno nie Kubuś. A Kubusiowie, słuchajcie, kupiliśmy taki zestaw 5 w jednym, gdzie są właśnie takie piłkarzyki, dobrze mówię? Dobrze mówię, piłkarzyki. W ogóle uwielbiałam sama grać w piłkarzyki, jak jeszcze pracowałam z moim Zbyszkiem, no to w sumie często śmigałam i grałam, ale oprócz tych piłkarzyków, zobaczcie, jakie to jest w ogóle ekstra. Są inne też gry. Nie pamiętam, jak to się... Aha, dobra, tu jest nawet, nie pamiętam, ale jest nawet Cymbergaj, dokładnie, że można sobie w Cymbergaja pograć. W sumie tego nie znam, no ale to będziemy najwyżej ogarniać. Koszykówka, więc tutaj jeszcze dodatkowe jest takie do nałożenia. Kręgle, no uważam, że ten zestaw no jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i powinien się Kubusiowi spodobać. I myślę, że owinę go ładnie w papier, będzie miał taki jeden większy prezent pod choiną, ale też w sklepie dorwałam taki mały zestaw tych Hot Wheelsów i stwierdziłam, że wrzucę mu ten zestaw do takiej świątecznej skarpety pod choinką, tak, że będzie mieć takie dwa prezenciki, wiadomo, no od nas, bo jeszcze pewnie wiele innych prezentów dostanie od innych osób. O Jezu! No i słuchajcie, i tutaj jest, on teraz bardzo jakoś lubi dinozaury, gdzieś nie wiem, pół roku temu bardzo się bał, teraz znowu lubi, także z takich mniejszych zestawów plus nowa wyścigówka, myślę, że powinien się ucieszyć. Tutaj mam zestaw przygotowany dla mojego taty, więc to Wam pokazywałam. Mój tata zażyczył sobie zdjęcia, bo nie ma zdjęć dzieci, także...
będą zdjęcia dzieci i jedno zdjęcie nasze wspólne, więc już ładnie je włożyłam w rameczkę. I do tego Wam nie pokazywałam, a w Sinsayu też udało mi się kupić bardzo ładną deskę. Nie wiem, tak otwieram w sumie od drugiej strony, ale uważam, że jest deseczka ekstra. Taka deseczka z gwiazdkami, bardzo świąteczna, na jakieś orzeszki, no i jakieś tam inne smakołyki, więc taką deseczkę udało mi się dorwać, więc to jest dla mojego taty, także fajnie, bo są zdjęcia, coś typowo męskiego, no i plus coś takiego na jakieś tam pierdołki, przekąski, inne rzeczy. Zaraz tam schowamy. Tego dziadka dorwałam dla mojego wujka, więc oprócz tego, żeby nie dostał tylko takiego dziadka, no to jeszcze mu dokupiłam sól do kąpieli. Z racji, że ma wannę, no to może sobie sypnąć. Wzięłam taką kawową, więc może nie, że bardziej męską, bo kobiety też przecież mogą kawową, ale wiecie, jakieś tam inne pachnidła, no to myślę, że ta jest taką najlepszą opcją. No i tutaj też dla mojej mamy, no też zdjątko do aktualizacji. Moja mama właśnie dostanie jedną tą bluzeczkę, plus jeszcze ten komplecik sweterkowy, który już Wam wcześniej pokazywałam. Więc to jest, i to też myślę, że mam nadzieję, że uda mi się jakoś ładnie w papier. Generalnie chciałabym większość tych rzeczy ładnie popakować w papier. Ja te, jeżeli chodzi o te torebki prezentowe, to już jest dla mnie taka ostateczność, jak już po prostu nie mam innego wyjścia, bo na przykład no, te dwie rzeczy, ciężko by mi było po prostu jakoś zapakować w papier, tak, że no raczej tu skończy się torebką, ale na przykład jakieś takie zestawy, no to... No to w papier zawsze jest ładnie, elegancko. A Liwusi, słuchajcie, tak jak poszaleliśmy z prezentem dla Kubusia, tak dla Liwusi mniej. No bo wiecie, dzieci w ogóle nie mają też takiego rozeznania, ile co kosztuje i czy ja wydam na prezent, nie wiem, 70 zł, czy wydałabym 500 zł. No to takiej Liwusi to nie robi żadnej różnicy. Poza tym już inaczej, jak jest dziecko właśnie te drugie, gdzie ma już cały pokój w zabawkach. A dorwałam coś bardzo fajnego, na taką, myślę, motorykę małą, nie wiem jak to określić, takie no, dżownice, takie się wyciąga, jakieś paseczki i tak dalej, tak to się prezentuje i może jest taka nadzieja, słuchajcie, że mi Liwusia wysiedzi dłużej niż zawsze, jak ją posadzę do tego krzesełka. Także coś takiego udało mi się dla niej kupić. Zamawiałam to przez internet i nie pamiętam, czy na Allegro, czy na Ceneo. Chyba w granicach 40-50 zł. Myślę, że bardzo fajne to powinno być i powinno ją to zaciekawić. Zamiast podpisywać gdzieś tam na papierze, choć w zeszłym roku miałam takie też karteczki, które dołączałam, zawieszałam dodatkowo, ale w tym roku sobie ułatwiłam i udało mi się dorwać właśnie takie fajne, no bałwanki, mikołajki i inne, gdzie mogę napisać dla kogo jest ten prezent, na takiej gąbce. I to jest samoprzylepne, także tu mam szybką sprawę, podpiszę, odlepię, nalepię i będzie to też super wyglądać.